Chciałam Państwu przybliżyć nieco informacji na temat urządzenia o nazwie pulsoksymetr. Pulsoksymetry są to urządzenia, które mierzą stopień saturacji, czyli wysycenia krwi tętniczej tlenem oraz monitorują częstotliwość pracy serca, czyli puls. Mogą być pomocne w monitorowaniu pacjentów w przebiegu COVID-19. Urządzenie określa, na ile krew jest wysycona tlenem i wskazuje niedotlenienie organizmu. Pozwala rozpoznać spadającą saturację nawet wtedy, kiedy pacjent nie odczuwa jeszcze jej skutków w postaci duszności. Jaka jest właściwa, prawidłowa saturacja? U zdrowych dorosłych saturacja powinna mieścić się w zakresie 95-99%, u seniorów jest nieco mniejsza, między 94-98%. Generalnie wynik poniżej 90% uważany jest za nieprawidłowy i może świadczyć o niewydolności oddechowej i wtedy należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Pulsoksymetr nakładamy na palec wskazujący i uruchamiamy włącznikiem. Na wyświetlaczu pojawia nam się wtedy procent saturacji, czyli wysycenie krwi tętniczej tlenem oraz wartość tętna, czyli ilość uderzeń serca na minutę. Widoczny jest również wskaźnik perfuzji, który mówi o sile tętna w miejscu pomiaru. Palec, na który zakładamy pulsoksymetr, powinien być czysty, suchy, bez żadnych opatrunków. Zmarznięte dłonie powinniśmy ogrzać, gdyż w dłoniach takich chłodnych przepływ krwi nie jest wiarygodny. I pomiaru dokonujemy w temperaturze pokojowej. Tak wygląda pulsoksymetr. Postać klipsa z włącznikiem. Otwieramy tak jak klips, zakładamy na palec wskazujący, po czym uruchamiamy przez przyciśnięcie włącznika. Chwileczkę czekamy i za chwileczkę na wyświetlaczu pojawiają nam się wartości saturacji SO2, częstości uderzeń serca, czyli tętna i na dole ten wskaźnik perfuzji. Ponieważ urządzenie działa na zasadzie optycznej, lakier do paznokci czy tipsy będą zmieniały wartość pomiaru i należy uprzednio usunąć je z paznokcia. Pomiar jest szybki i bezbolesny. Dziękuję.